Dziś porozmawiam sobie o postaciach drugoplanowych. Ja jestem Pomidor i zapraszam Was na film. Pan Kokos to postać stworzona przez Owena w momencie, gdy ten był pod wpływem lekkiej dezorientacji, bo jednak trafił on na bezludną wyspę i był on sam poza pokojem zwierzeń. Cóż, pan Kokos to zwykły kokos, który dostał jakąś osobowość przez to, że to Owen ją tutaj nadał. Niestety nie pocieszył się długim pobytem na wyspie, bo w tym samym odcinku, w jakim pojawił się, odpadł. Cóż, żadna strata. Następną postacią będzie Lesza Nikła. Kim jest Lesza Nikła? Jest to kuzynka Leszauny. Oficjalny debiut to 8 odcinek planu totalnej porażki. Odcinek o chorobach. Tutaj można troszkę zobaczyć, że i Leszauna, i Lesza Nikła z charakteru są do siebie nieco podobne. Cóż, była ona również pokazana w Wyspie Totalnej Porażki na okładce magazynu, zanim Chris przedstawił uczestników. Cóż, niewiele można o niej powiedzieć, bo to jej jedyne pojawienie się. Aczkolwiek gdyby była ona uczestnikiem, to byłaby to po prostu Leszauna 2, przynajmniej ja tak uważam, nie wiem jak wy, możecie oczywiście napisać w sekcji komentarzy. Ciekawostka. Wygląd Lesza Nikły to miał być wcześniej wygląd Leszauny z Camp TV. Ostatecznie twórcy stwierdzili, że to będzie osobna postać, ale serio, tak miała wyglądać Leszauna. Ta, dobrze, że zmienili zdanie, jeżeli chodzi o jej wygląd. Dodatkowo Lesza Nikła jest trochę zdezorientowana sposobem zwierzania się, ale wyjaśnia też, że Leszauna jak wygra $1 000 000, to zdobędzie więcej znajomych. Opowiada również, jakich chłopaków Leszauna lubi, ale w to nie będziemy się za bardzo zagłębiać. Idziemy dalej. José Buromuerto jest starszym bratem Alejandro. Pojawił się on w Plejadzie Gwiazd w odcinku 7 pod nazwą Frajerskie Uderzenia. To właśnie tutaj dowiedzieliśmy się, że Al i José wyznają wspólną zasadę nigdy w twarz. Ogólnie dowiedzieliśmy się, że José jest piękniejszy, mądrzejszy oraz sprawniejszy niż jego brat Al. Co sam Al oczywiście nam to powiedział, tak więc gratulacje. I José i Lesza Nikła to jedyni członkowie rodziny, którzy skorzystali z pokoju zwierzęt, nie będąc uczestnikami. Cóż, gdyby powstał Wariacki Wyścig 2, to z chęcią zobaczyłbym i José i Alejandro w jednej drużynie. To byłby ciekawy duet, a wy co sądzicie? Dajcie znać! No i na samym końcu, oczywiście wyczekiwana chyba przez wszystkich postać, przynajmniej tak mi się wydaje, matka DJ-a. Jest surową kobietą, która chce, aby jej syn był najlepszy. Wygląda na to, że większość życia spędziła na wychowywaniu DJ-a, dzięki czemu jest on dobrze zbudowany i zrobiła z niego prawdziwego dżentelmena. W rezultacie DJ bardzo przywiązał się do swojej mamy i stał się mamin synkiem. Jego więź z dyscyplinarną osobowością matki jest tak silna, że sama myśl o niej może powstrzymać go od niewłaściwego postępowania. Ze wszystkich rodziców zawodników była najbardziej zaangażowana w programie i jest jedynym, który nawiązał kontakt z innymi zawodnikami. Tak więc, reasumując i podsumowując, tutaj będziecie mieli oczywiście przebitki, gdzie oficjalnie mama DJ-a się pojawiła. Jej pierwszy debiut był w Planie Totalnej Porażki odcinku 9, no i później oczywiście również w Planie Totalnej Porażki. Zresztą będziecie mieli wszystko opisane w opisie, tak jak i na ekranie, co będziecie teraz widzieć. Również ona się pojawiła w drugim podsumowaniu, tak jak i w Wyścigu Celebrytów. No i tyle, co ja mogę tutaj powiedzieć. Mam nadzieję, że ten materiał krótki, ale krótki Wam się spodobał. Jest to materiał, który już chciałem bardzo dawno temu wrzucić, ale stwierdziłem, że najwyższy czas przyszedł, żeby to teraz go nagrać, tak więc mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Oczywiście mogłem kogoś pominąć, zdaję sobie sprawę, że możecie mi tutaj powiedzieć, że są jeszcze stażyści, ale stażystów można by powiedzieć, że po części opisałem w odcinku z Camp TV, gdyż tam pojawił się chociażby prototypowy Cody czy prototypowy DJ, tak więc no, reasumując i podsumowując, chyba nie musimy tutaj zagłębiać się, w których odcinkach prototypowy DJ i Cody się pojawili jako stażyści, dlatego że oni od Wyspy Totalnej Porażki, przynajmniej do Planu Totalnej Porażki, dosyć często się pojawiali, tak więc no, tyle ode mnie, mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał. To by było na tyle, trzymajcie się i cześć.